Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Postanowiłem zrobić taki krótki test tego mojego wymiennika przy pompie ciepła zrobionej z klimatyzatora Amber Standard 7 kW. Przypomnę tutaj tym, którzy nie wiedzą, tą rurę perforowaną, którą tutaj widzicie, tam w środku jest wymiennik wewnętrzny z kompletu z klimatyzatora, jest wpięty w instalację wodną. Tutaj mam przepływomierz, to jest zwykły licznik, ale na tej zasadzie będę mierzył przepływ i ze wzoru będę liczył COP. Tutaj mam sterowanie jednostki. To będzie temperatura wyjściowa wody z wymiennika, temperatura wejściowa wody na wymiennik. Na razie pompka jeszcze nie pracuje. Temperatura gazu na grubej rurce, temperatura gazu na ciepłej rurce, na cienkiej rurce, tak? I teraz w tej chwili prąd jest pobierany przez urządzenie 5,9 A, czyli my sobie tu odczytujemy, że to jest gdzieś w granicach 1400 W. W tej chwili grzeje tylko ten zasobnik, bo chcę troszeczkę wodę jakby podgrzać tutaj i dopiero puścić pompkę. Będę posługiwał się pirometrem. Chcę Wam pokazać i zobaczymy, co pokaże tu pirometr. No tutaj nam pokazał, że do góry jest gdzieś już około 48 stopni. Tutaj w tym położeniu jest gdzieś około 37 i sam dół wezmę, jest 29, czyli widzicie, rozkłada się tutaj warstwowo, ciepła woda bardziej do góry, zimna na dole, czyli to jest logicznie. A mam też kamerę termowizyjną, będę chciał Wam pokazać, z tym, że i spróbuję włączyć tu tą moją kamerkę. To nie jest jakaś rewelacyjne urządzenie, ale tu będę miał kłopoty z ostrością, ale już widzicie tutaj, zobaczcie, że tak jak mówiłem, tak ta temperatura się tutaj rozkłada, że widzicie w górnej części zbiornika jest cieplej, w dolnej jest zimniej. Może spróbuję tutaj wyostrzyć. Tutaj akurat ta kamera, ona jest dobra do tego, że pokaże nam, jak te warstwy wody się rozkładają. No nic, muszę tu pomyśleć, jak bardziej zrobić, żeby to mi tutaj pokazywało. Na razie będziemy się wzorować tu na tym pirometrze, tak? Teraz za chwilę włączę pompkę i będziemy robić tutaj razem z pompką, razem z przepływem, tak? Zobaczcie, tutaj jeszcze raz Wam udało mi się tu uchwycić. Może ostrość? Oj nie. Już miałem fajnie. I nawet widzicie, że tutaj jest 46 stopni, teraz pokazało. Ale najważniejszy jest ten taki właśnie rozkład tej temperatury. Dobrze, i teraz będę włączał pompkę. Może jeszcze raz, przepraszam, że tak chaotycznie. O, właśnie coś takiego chciałem pokazać tutaj. Teraz fajnie widać ten rozkład temperatury w zbiorniku, tak? Czyli cieplejsza woda do góry, zimniejsza na dole. No i dobrze, puściłem sobie teraz pompkę. I mamy przepływ w granicach 14 litrów na minutę. Ja sobie to liczę po prostu tak, jak te cyferki się kręcą. Dzielę po prostu potem przez 60 i mi wychodzi w litrach na minutę. Tak. Tutaj mamy. Tutaj mi będzie ciężko to. Dobrze, tutaj mamy
wyjście na instalację 40 stopni, powrót 37. Mamy bardzo małą deltę, bo pompka chodzi dosyć szybko, nie ma odbioru ciepła teraz w mieszkaniu. Gaz ma 53, powrót ma 42, 4 i 4 jest pobór prądu, czyli 4 i 4 to jest gdzieś 1050 W i spróbuję teraz na tych parametrach policzyć COP. I tak na szybko licząc z tych parametrów 41,5 na wyjściu, 37,5 na powrocie, to jest 4 delta T razy 14 przepływ, czyli tu nam COP i przy takim prądzie pobieranym przy takiej mocy 1050 W nam wychodzi COP, nam wychodzi, tutaj sobie policzyłem, w granicach 3,73, tak nam to wychodzi. Zobaczymy sobie teraz pirometrem jeszcze, jaki mamy tutaj rozkład temperatur. Do góry mamy 43, tu mamy 39 i na samym dole 38, czyli do góry 45. Tutaj jeszcze raz. Brakuje mi trzeciej ręki, ale jeszcze raz. Tutaj 38, 43. To tu nam pokazuje według pirometru, że na tym zbiorniku jest gdzieś koło 5 stopni różnica między górą a dołem, czyli prawidłowo. Spróbuję teraz zmniejszyć prędkość przepływu na 9 litrów na minutę. 9 litrów na minutę to jest bardzo mały przepływ. Jak tu by był wymiennik płytowy, to już by był dużo za mały przepływ do takiego wymiennika. Ale że tutaj ja zrobiłem taki wymiennik, ten przepływ jest wystarczający. A ja przypomnę tylko wszystkim, że ja w układzie mam grzejniki konwektorowe, czyli to są grzejniki miedziano-aluminiowe, w których taki przepływ jest wystarczający, jest do pracy, tak? Tutaj pokażę jeszcze może, że temperatura zadana, jaką ustawiłem, to jest 27, a tutaj kliknę, czujnik na zbiorniku pokazuje 24. Ten czujnik jest tu pod tym styropianem, to jest ten czujnik powietrza z jednostki wewnętrznej i po prostu już tutaj widać, on mi teraz wyskoczył, już tutaj widać, że jednostka moduluje, tak, bo tutaj mamy prąd 5,1, on mi tutaj wyskoczył, spróbuję go wsunąć, żeby, o, tutaj on jest widoczny, ale żeby, o, tak damy. Oczywiście ten czujnik tutaj pokazuje z opóźnieniem. Zobaczymy sobie teraz. Oj, brakuje mi ręki naprawdę, ale to nic. Tak to jest, jak się nagrywa z ręki. Już Wam pokażę, jaką widzi temperaturę. No 24 stopnie widzi, to sprężarka tu jeszcze będzie pracowała do 3 stopni. I będzie już sobie powoli modulowała. Teraz Wam tutaj pokażę, że pobiera prąd 5,3. Mamy takie parametry: 55 na gazie, 46 na powrocie gazu, 45 prawie na instalacji i 38 powrót. Ja teraz spauzuję, niech to sobie ten układ trochę tu pochodzi i zobaczymy, czy sprężarka zmoduluje. Może zanim będę liczył COP, to jeszcze zrobię wzmiankę jeszcze raz, bo coś mi tutaj błędy zaczęły wychodzić i poprawiłem usytuowanie czujników, czyli teraz czujnik wyjściowy na instalację CO znajduje się tutaj. Przedtem miałem go tutaj, to także tu mogło być przekłamanie w temperaturze. Tutaj już jest bliżej wymiennika, bo tutaj wychodzi. Przypomnę, że tu w pomieszczeniu jest 28 stopni, bo już jest ciepło
i tutaj nie ma aż takiego dużego błędu. I pokażę, gdzie jest zamocowany czujnik powrotny, jest zamocowany tutaj. Też go tu dociepliłem, żeby nie było wpływu takiego z zewnątrz. I teraz nam się te temperatury mają tak: 53 na wyjściu na instalację i 39 na powrocie, czyli to jest 14 delta T, 14 delta T i prąd, widać, że tu sprężarka już powoli zaczyna modulować na tym drugim biegu, prąd 5,2 to jest 1200 W dokładnie, zaraz policzę tutaj COP i przypomnę tylko, że na zewnątrz jest 25 stopni, tak to wygląda, rozłączę się i policzę COP. I tutaj zobaczcie, z takich parametrów przy tym sobie policzyłem, że wychodzi COP 7 i tu na tym pierwszym popełniłem błąd, ale bo tu były te czujniki źle umiejscowione jeszcze, ale teraz z powrotem dam pompkę na trzeci bieg, żeby zrobić 14 litrów na minutę. Tutaj w międzyczasie Wam pokażę tą kamerką termowizyjną, jak mi się uda, jak jest ten rozkład. Ja fajnie to widzę, ale z tym telefonem naprawdę ciężko jest mi tutaj złapać tą ostrość. O, coś takiego. Także jak widzicie, cały czas ten rozkład temperatury w tym bojlerze, nie bojlerze, tylko w tym naczyniu przepływowym, w tej rurze jest taki, że góra mamy ciepłą wodę, dół mamy zimną. Jest to widoczne tutaj na tej kamerce. A zobaczymy jeszcze na szybko, zobaczymy pirometrem, jak się tutaj ma to. Góra 45 stopni prawie, jeszcze jeden pomiar, 48, środek 40, sam dół zobaczymy, ile było, też 40, czyli gdzieś. Akurat tu pirometr pokazuje w granicach 5-7 stopni różnicę między górą a dołem, ale nie jest to to samo co powrót z instalacji i wyjście na instalację, tak? W międzyczasie tutaj zobaczmy, muszę sobie tutaj doświetlić. Sprężarka już pomału moduluje, pobiera 4,4 ampera, czyli gdzieś około 1100 W, jak tutaj widzimy, między 4,2 a 4,5, 1050 W. Tutaj mamy takie parametry na tym drugim biegu przy 9 litrach na minutę, 47 na wyjściu, 42 na wejściu. Gaz w granicach 60, wyjście, powrót 45. Niech to troszkę pochodzi i zaraz jeszcze raz parametry sprawdzę. Dobrze, i tutaj policzyłem na tym trzecim biegu COP 3,6 wyszło. A jeszcze raz teraz zmienię na drugi bieg, bo tutaj mi coś nie pasuje. To COP 7. Tu przy tych przepięciach czujnika musiałem coś pokombinować, czyli przepinam teraz na drugi bieg z powrotem. Tutaj jeszcze w międzyczasie, jak ten układ się stabilizuje dla tego drugiego biegu, dla 9 litrów na minutę, pamiętajcie, że to są pomiary takie dynamiczne, jakby w rozgrzewaniu bądź w schładzaniu tutaj układu przy zmianie takie z drugiego na trzeci bieg, więc trzeba odczekać kilkanaście minut, niech ten układ się ustabilizuje, niech ta prężarka też się ustabilizuje, niech te temperatury, na przykład jak tutaj już widzimy, tutaj delta T na wodzie już mamy około 10, jeśli będzie niezmienna tam przez jakiś czas, to wtedy dopiero możemy dokonywać pomiaru, bo tak to robimy tylko takie pomiary chwilowe i które obarczone są błędem, tak? I tutaj też po 2, po 3, po 5 pomiarów trzeba zrobić i wyciągnąć jakąś średnią. Także tutaj zobaczcie, co z tych moich tu wyników. Tutaj pokazałem,
Tutaj pokazałem, że COP7 wyszło, ale to jest bzdura jakaś, czyli to będzie do przekreślenia. Jeszcze raz robię ten pomiar na drugim biegu, a zaznaczyłem sobie, że tu był błąd, ale tu było dobrze, bo tu mi się to potwierdza, ten pomiar z tym, ale potem zrobię jeszcze raz. No tak, wyliczam to ręcznie, bo mówię, mam tylko taki przepływomierz. Jakbym miał przepływomierz taki oryginalny z czujnikami, to wtedy bym to COP miał widoczne zaraz. No i dobrze, tutaj już się jakoś nam te temperatury stabilizują. 50 na wejściu na instalację, 40 na powrocie, czyli delta T jest 10. Prąd nam się ustawił na 5, czyli na 1200 W. Ja się rozłączę i sobie teraz to policzę. No i teraz zobaczcie, każdy następny pomiar to jest już taki bardziej realny, czyli to COP nam się będzie wahać od 3,6 gdzieś do 5,2. Latem przy takich parametrach tak to wygląda, ale zobaczcie tutaj taką zależność, chcę Wam pokazać, że na trzecim biegu przy takim przepływie tylko delta T mamy 4, tak? A na drugim biegu przy przepływie mniejszym już ta delta T nam się robi większa. Czyli tutaj 10, a tutaj 4 i z tego wszystkiego wynika dalej to wyliczenie, tak jak to wygląda. Z tym, że tutaj mówię, to jest obarczone takimi tutaj różnymi błędami tu pomiarowymi, jak ja robię, ale jako takie pierwsze podsumowanie tego, to jest to dobrze, tak? To jest to dobrze, bo załóżmy, moduluje sprężarka w granicach 1100 W, akurat ten Amber Gris Standard taką ma jakby najmniejszą pracę, najmniejszą modulację i wtedy jest mowa tam o niecałych 4 COP i to by z tego tu by wynikało. Więc myślę, że zimą będzie podobnie, ale zrobię jeszcze dla potwierdzenia jeden test. Zrzucę na ten trzeci bieg, jeszcze zobaczymy, bo cały czas tutaj myślę, dlaczego tutaj mi wyszło to COP7. Dobrze, zrzucam na trzeci bieg i zobaczymy, co będzie. No i dobrze, teraz wrócę tutaj do tych pomiarów na trzecim biegu. Zobaczcie, tutaj temperatura wyjściowa na instalację gdzieś około 48, powrót 43. Czyli delta T 5 stopni, prąd 5,1. Ten prąd tak będzie modulował od 4,9 do 5,2, bo to jest taka no, najniższa praca tej jednostki, tak? Aż do wyłączenia, bo potem jak to się wyłączy, a teraz się nie wyłączy, bo jest, zaraz zobaczymy, było nastawione 27. A mamy tutaj 26, czyli tylko jeden stopień jeszcze i by się wyłączyło. Ale tak to wygląda. No i tutaj i przechodzę do wyliczenia. Z tych parametrów na trzecim biegu nam COP wyszło 4,2. I biorąc pod uwagę taką średnią 4,2, 5,2, 3,6, no to COP nam gdzieś wychodzi w granicach 4, czyli jak najbardziej prawidłowo dla tej jednostki, mimo że jest ciepło teraz, ale jakiś odbiór tam ciepła też w domu jest, czyli ten tutaj COP 7, skreślamy, że to był błąd ze względu na te zamocowania czujników. Jeszcze raz Wam pokażę tutaj, jak się rozkłada temperatura. Tutaj mamy 49 do góry, na środku gdzieś 45 i pod spodem, ja tu pokażę tylko 43, czyli 43 do 49 w granicach 5 stopni dół, a góra wymiennika. I spróbuję teraz ustawić tą kamerkę termowizyjną jeszcze raz. Dobrze, i zobaczcie, tutaj udało mi się chycić, jak się tutaj ta temperatura rozkłada w tym zbiorniku, w tym wymienniku. Jak widzicie,
Czyli no taka kamerka też się może przydać, ale niestety no małe tutaj te wymiary, kiepska ostrość, ale jako za te 280 zł jak najbardziej jest tutaj dla mnie ta kamera dobra. Pokażę Wam też, mam już przygotowany filmik, jak w elektronice ta kamerka ma zastosowanie, także tak to wygląda. No i dobrze, na sam koniec tutaj podsumuję to co zawsze. Myślę, że ten wymiennik zostanie na zimę. Będę go testował już wtedy, tak już na 100%. Te próby tutaj według mnie wypadły dobrze. Pozostaje mi uszczelnienie tutaj tego, ale już mam pomysł, jak to uszczelnić. Co dalej? Powiem to, co zawsze. Jeśli się filmik podoba, zachęcam do subskrypcji, bo pokażę jeszcze, jak ta pompa finalnie już będzie chodziła w swoich parametrach. Pokażę też to sterowanie, które tutaj jest w powijakach, jak będzie ukończone, że to wszystko będzie chodzić w automacie. Mając subskrypcję, po prostu ten nowy filmik pojawia Wam się z automatu. I jeśli się tutaj temat podoba, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Chętnie odpowiem, chętnie też się czegoś dowiem. Także na tą chwilę wszystko. Teraz zajmę się uszczelnieniem tego i innymi rzeczami. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do widzenia.